Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, bracia i siostry ze studia telewizji PolVision w tę uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. Przepiękną uroczystość, w czasie której po raz kolejny przypominamy sobie o tym, że tak naprawdę niebo jest naszym domem. Na wstępie tej naszej niedzielnej refleksji posłuchajmy słów z Ewangelii, którą dzisiaj Kościół daje nam do, do rozważania. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, tak jest napisane Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z zmartwychwstanie W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów Wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy Wy jesteście świadkami tego Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. To dzisiejsza Ewangelia, Ewangelia Łukaszowa, która mówi nam o wstąpieniu o Ostatnim tym ziemskim spotkaniu Jezusa ze swoimi uczniami. To jest w ogóle wyjątkowy list, pismo święte, które Pan Bóg nam daje, które jest Słowem Boga, list, w którym Pan Bóg się nam przedstawia i dobrze, kiedy często możemy do tego listu zaglądać, wracać, dobrze, że właśnie w Kościele, kiedy jesteśmy, to słyszymy Słowa tego listu, Słowa Życia, Słowa Nadziei. Chcę Wam powiedzieć, że wielu z nas na pewno ma swoje ulubione fragmenty Pisma Świętego. Wielu z nas lubi wracać do fragmentu, który dobrze zna. Wielu z nas mówi często o tych fragmentach, że one jakoś szczególnie do nas przemawiają, że napełniają nas jakąś wyjątkową siłą. Jakiś czas temu w Polsce przeprowadzono taki, taki wyjątkowy sondaż wśród młodzieży klas licealnych, właściwie klas maturalnych, kiedy zapytano właśnie uczniów o to, które ze zdań z czterech Ewangelii jakoś najbardziej do nich przemawia. Okazało się, że zdecydowana większość powiedziała, że tym zdaniem jest to, które w Ewangelii swojej napisał święty Jan w trzecim rozdziale. To zdanie brzmi tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I dzisiaj, kiedy przeżywamy tę uroczystość w niebowstąpienia pańskiego, to wróćmy też do tych słów, tych słów, które mówią nam całą prawdę o tym, Dlaczego Jezus przychodzi w ogóle do nas? Bóg tak bardzo kocha świat, tak bardzo kocha człowieka. Bóg, który jest sam miłością, posyła na ten świat swojego syna, aby ten przychodził nie nas potępiać, ale zbawiać. To znaczy, Jezus przychodzi, by wskazać nam drogę do ojca. Jezus przychodzi, by powiedzieć nam, co tak naprawdę dla Boga znaczymy. Jezus przychodzi powiedzieć nam, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Jezus przychodzi, by pokazać nam, jak żyć, i Jezus przychodzi, by dać nam słowo życia i zapewnienie o tym, że w domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział. A więc Jezus przychodzi do nas, by powiedzieć nam, że niebo jest naszym domem. I to jest ta prawda, którą dzisiaj Kościół rozważa w uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. Tak, niebo jest Twoim i moim domem. Tam jest przygotowane dla Ciebie i dla mnie miejsce. Tyle mówimy dzisiaj o niebie i tyle razy to słowo niebo pada i pewno nie raz snuliśmy nasze rozważania, czym jest niebo, jak jest w niebie. Wiele razy pewno słyszeliśmy o niebie i pewno niejedno kazanie. Dzisiaj zastanówmy się po raz kolejny, czym tak naprawdę jest niebo. Często kiedy myślimy o niebie to oczywiście w sposób naturalny, podnosimy jakoś wysoko głowę i patrzymy w niebieskie przestworza, myśląc, że to niebo to jest właśnie to, co rozciąga się jakoś nad nami. Ten obraz, który mamy jakoś tak mocno utrwalony od naszego dzieciństwa, no jest też jakimś trochę infantylnym obrazem i dobrze, kiedy jednak nie przenosimy go na nasze dorosłe życie, bo ten infantylny obraz nieba to jest też ten, kiedy myślimy o Panu Bogu jako o tym staruszku z siwą brodą siedzącym na chmurce, a my wszyscy jakoś mamy do niego zmierzać. Czym jest niebo? Niebo, którego nie pokaże Wam żadna ziemska mapa, niebo, do którego nie zaprowadzi Was żaden ziemski GPS. Czym jest to niebo? Pamiętajcie o tym, że Pan Bóg nie ma początka i końca, bo Pan Bóg sam jest początkiem i końcem. Pan Bóg nie jest ograniczony przestrzenią, czasem. Pan Bóg jest wszechmocny, dlatego Pan Bóg nie może być lokatorem jakiegoś konkretnego miejsca. Pan Bóg nie może być lokatorem jakiegoś konkretnego apartamentu, bo Pan Bóg. Nie ma początku i końca. Sam jest początkiem i końcem, jest nieograniczony czasem i przestrzenią. Dlatego, kiedy myślimy o niebie, to, to trzeba powiedzieć nam wprost, że niebo to jest stan. Niebo jest stanem przebywania razem z Panem Bogiem. Niebo to jest stan łączności z Bogiem. Niebo to jest stan bycia ciągle z Bogiem w Jego miłości. To jest pełnia szczęścia. Święty Bernard powiedział takie słowa o niebie. Chcesz wiedzieć, co jest w niebie? Nic nie ma, czego nie chcesz, a wszystko jest, co chcesz. Niech myśl o raju będzie gwiazdą twojego życia. W dzieciństwie, w młodości, w wieku dojrzałym i w starości, w radości i bólu, w pracy i odpoczynku. Na Ziemi jesteśmy tylko na próbę. Nasz dom jest w niebie. Dla człowieka wierzącego niebo powinno być nadzieją na lepsze, szczęśliwsze i wieczne życie, które nie kończy się wraz z ostatnim oddechem człowieka. Tyle, święty Bernard. Często zastanawiamy się, jak jest w niebie, a Jezus, żeby rozwiać nasze wątpliwości, mówi, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Te wielkie rzeczy, które przygotował Pan Bóg tym, którzy w Niego wierzą i którzy Go kochają. Dlatego niech ta dzisiejsza niedziela nie będzie naszym myśleniem. Jak jest w niebie? Zdajmy się na Pana Boga, skoro zapewnia nas o tym, że to jest miejsce dla nas przygotowane i mieczne, miejsce wiecznego szczęścia i przebywania z nim, to już nie musimy myśleć, jak tam naprawdę do końca jest, bo pewno nasz ludzki rozum i nasza wyobraźnia i tak nie ogarnie tego, co Pan Bóg nam przygotował. Zdajmy się na świętych, którzy mówią nam o niebie. Zdajmy się dzisiaj na Pana Jezusa, który zapewnia nas, że tam jest miejsce dla nas przygotowane. Wróćmy jeszcze na chwilę do dzisiejszej ewangelii, ewangelii Łukaszowej, w której słyszymy, że oto Jezus przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu spotykał się z uczniami, zapewniał ich o tym, że, że dalej jest posłany przez ojca i że właśnie musi wrócić do ojca, aby na ziemię mógł być posłany pocieszyciel Duch Święty. Dzisiejsza scena z ewangelii mówi nam o tym, że, że Jezus był razem z uczniami, a kiedy ich błogosławił. Rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Dlaczego Jezus na oczach swoich uczniów zostaje uniesiony do nieba? Aby po raz kolejny zapewnić nas, że właśnie tam każdy z nas zmierza. Jezus nam błogosławi, tak jak błogosławił apostołom, Jezus na ich oczach unosi się do nieba, by oni później przekazali nam tę prawdę o jego wniebowstąpieniu. Jezus nie zniknął, Jezus nie wyparował. Jezus wrócił do domu Ojca i tam, w niebie, czeka na każdego z nas. Dlatego, że moi kochani, w niebo dla apostołów nie było rozstaniem się z Jezusem. To był ten moment, kiedy wiedzieli, że trzeba jeszcze czasu i wypełnienia się dni, aby, aby mogli oni razem znaleźć się ze swoim Mistrzem w niebie. I dzisiejsza uroczystość nam to przypomina. Niebo jest też dla Ciebie. I o tym pamiętaj. Bez względu na to, co robisz w swoim życiu. Bez względu nawet na to, jak czasami poplątane są ścieżki Twojego życia, to Pan Bóg na Ciebie też w niebie czeka i przygotował dla Ciebie miejsce. Dlatego tęsknota za niebem niech będzie dla Ciebie okazją do tego, żeby, żeby ciągle próbować lepiej żyć, żeby ciągle próbować zmieniać swoje życie i żeby ciągle próbować, słuchając słowa Bożego, słowa Jezusa, tym słowem wypełniać swoje życie, a przez to też zmierzać właśnie tam, gdzie Bóg na nas czeka. Niebo jest dla Ciebie. I o tym pamiętaj. A kiedy czasami będziesz wątpił o to, czy rzeczywiście coś dla Boga znaczysz, to przypomnij sobie te słowa z ewangelii Jana. Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego posłał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Amen. Moi kochani, dzisiejsza uroczystość niebo wstąpienia pańskiego, przepiękna uroczystość, kiedy myślimy o niebie, niech będzie dla nas wszystkich okazją rozpalania sobie tej nadziei. Serdecznie Was pozdrawiam również z Merwil z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie Salwatorianie e od tylu lat są kustoszami tego, tego przepięknego miejsca, sanktuarium, gdzie ludzie pielgrzymują, nie tylko w tej pierwszej pielgrzymce, ale w wielu różnych momentach swojego życia. Dzisiaj przeżywamy uroczystość niebowstąpienia pańskiego, a za tydzień w Merwil, 9 czerwca, wyjątkowa pielgrzymka. Po pierwsze przeżywać będziemy drugą niedzielę fatimską, a po drugie jest to też druga pielgrzymka. Polskich trokerów, kierowców ciężarówek. Serdecznie zapraszam wszystkich kierowców, aby tego dnia przyjechali do Merwil. Mamy tak wiele parkingu i tak dużo miejsca, że na pewno się pomieścimy. Wyjątkowa okazja, wyjątkowe wydarzenie, bo chcemy poświęcić Wasze samochody i też pomodlić się razem z Wami. Wtedy, kiedy przyjeżdżacie swoimi samochodami na poświęcenie tych samochodów z okazji Świętego Krzysztofa, no to oczywiście nikt z Was nie jedzie ciężarówką do kościoła. Tym razem jest taka okazja, by właśnie ciężarówką, tylko bardzo proszę bez naczepy, przyjechać do Merville i, i spotkać się razem, pomodlić się, e, pobłogosławić te, te pojazdy, by, by szczęśliwie zawsze nimi pracować i wracać do domu. Także zapraszamy serdecznie Was do Merwil, jak 8-9 czerwca, 8 czerwca w sobotę wieczorem spotykamy się na wspólnym grillowaniu, świętowaniu, a 9 czerwca w niedzielę o 12 msza święta, a później poświęcenie pojazdów a także wspólna biesiada. Serdecznie Was zapraszam do Merwil. Dziękuję za to, że mogliśmy dzisiaj się spotkać, że za pośrednictwem telewizji Polvision możemy wspólnie podjąć tę refleksję. Serdecznie Was pozdrawiam, ksiądz Mikołaj Markiewicz, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merwil. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.